Gmina Ogrodzieniec to prawdopodobnie najbardziej turystyczna gmina na Jurze. Obostrzenia wprowadzone w związku z panującą epidemią koronawirusa bardzo niekorzystnie wpływają na przychody gminy i jej mieszkańców, które w dużym stopniu pozyskiwane były właśnie z ruchu turystycznego. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w czasach epidemii radzi sobie gmina Ogrodzieniec i co robi, aby wesprzeć własnych mieszkańców i turystów. Te czasy są naprawdę trudne dla wszystkich. Staram się jak najbardziej, aby nasi mieszkańcy byli zdrowi i zabezpieczeni we wszystkie środki ostrożności. Dlatego też w pierwszej kolejności wdrożyłam w przychodni lekarskiej wszystkie zabezpieczenia. Tam możecie Państwo dzisiaj, wchodząc do przychodni jako pacjent, przede wszystkim mieć kabinę dezynfekującą, która najpierw ciało dezynfekuje, potem pacjent dostaje przyłbice, rękawiczki i dopiero idzie do gabinetów. To jest dla mnie podstawa, bo tam najwięcej trafia osób chorych. Dla mieszkańców zrobiliśmy akcję szycia maseczek z wolontariuszami. Gmina zakupiła bawełnę i gumki, a wolontariusze szyli dla nas maseczki. Dzisiaj zaczęliśmy szycie również maseczek dla przedsiębiorców. W szyciu maseczek pomagają nam zakłady karne w Ciągowicach, za co serdecznie dziękujemy. I również będziemy do instytucji, do sklepów maseczki dla personelu przekazywać, aby byli jak najbardziej zabezpieczeni. Sprawdziliśmy również, w jaki sposób szkoły i przedszkola z terenu gminy Ogrodzieniec przygotowują się do planowanego powrotu swoich uczniów. Spełniliśmy praktycznie wszystkie wymogi, które są rekomendowane ze strony Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN-u. Mamy przygotowane sale gotowe do przyjęcia ponad 40 przedszkolaków. Mamy przygotowaną salę, która ma być izolatką w przypadku ewidentnego stwierdzenia zagrożenia, zarażenia naszym koronawirusem. Przeszkolona kadra, przeszkoleni nauczyciele. Na chwilę obecną mamy wstrzymane jeszcze uruchomienie przedszkola, chociażby z tego względu, że Śląsk jest w tej chwili obszarem największego zagrożenia. Więc w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci chwilowo jeszcze przedszkole nie działa. No, pojawiło się całe mnóstwo rekomendowanych środków odkażających, zarówno powierzchnię umeblowania, podłóg, klamek, jak i również otrzymaliśmy w darze przepiękne stojaczki, dzięki którym osoby przybywające na teren przedszkola będą mogły odkazić swoje ręce zgodnie z zaleceniami sanepidu. Dowiedzieliśmy się również, co w tym trudnym okresie dzieje się na zamku i jakie nowe zasady obowiązują teraz turystów. Na zamku, bo to jest dla nas najważniejsze miejsce turystyczne, mamy największe kłopoty, ponieważ turyści nie słuchają się i nie chodzą w maseczkach, mimo tego, że apelujemy do nich, wysyłamy komunikaty. Straż pożarna nam w tym bardzo pomaga i dziękujemy za to jednostce spod zamcza, ponieważ informuje turystów o noszeniu maseczek. Tak samo policja, patrol również przejeżdża i pomaga nam w tym zadaniu. My ze swojej strony ułożyliśmy wszędzie miejsca do dezynfekcji na zamku, jak również do sklepów spożywczych, gdzie dotykamy bezpośrednio żywność. Gmina dostarczyła odpowiednie stojaki do dezynfekcji, aby mieszkaniec miał jak najwięcej możliwości właśnie wymyć ręce, założyć rękawiczki i bezpiecznie zrobić zakupy. Myślę, że z wirusem musimy niestety wszyscy żyć. No, dłużej zamknięci to nie będzie dla nas dobre, zarówno dla naszej psychiki, jak i dla gospodarki, ale powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby było bezpiecznie. Na terenie zamku cały czas mamy remonty. Dzięki temu, że mamy mniejszy ruch turystyczny, te remonty mogą być dla nas zdecydowanie bezpieczniej. Ale wiedząc, że to jest trudny rok dla zamku, bo jednak przychodów nie ma takich, jak były każdego roku, a ten rok zapowiadał się naprawdę dobrze, bo po kręceniu przez Netflix z Wiedźmina mieliśmy naprawdę wycieczki z całego świata. Więc w związku z tym no, jest to dla nas bardzo bolące. I apelowaliśmy do turystów, nie tylko ze Śląska, ale z całego terenu Polski i zagranicy, o kupowanie cegiełki na rzecz wsparcia zamku. Ta cegiełka to nie jest sama cegiełka, że ktoś przekazuje nam środki, ale dzięki tej cegiełce ma wejście przez cały ten rok. Oczywiście no teraz już mamy otwarty zamek, więc może wchodzić na tą cegiełkę i cały przyszły rok. Więc tak naprawdę jest to coś za coś. Nie tylko samo wsparcie dla wsparcia, ale również ma wejście na każdą jedną imprezę, która jest płatna. Ta cegiełka jest opłacalna. Zachęcam turystów do kupienia tej cegiełki, ponieważ ten rok
rok i przyszły rok mogą całkowicie na bazie tego karnetu, który otrzymają, wchodzić bezpłatnie na teren zamku. Robiąc ujęcia na zamku, natrafiliśmy na bardzo kolorową i straszną postać ducha samego Stanisława Warszyckiego, byłego właściciela zamku ogrodzienickiego, który osobiście zaprasza turystów do zwiedzania i przypomina o obowiązujących zasadach. Ja jest Stanisław Warszycki, pan tego zamczyska. Zapraszamy wszystkich turystów do naszego zamku, ale proszę pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Korzystanie z maseczek, ze środków dezynfekcyjnych. Na zamku trwają remonty i proszę być od siebie oddaleni o co najmniej 2 metry. Burmistrz miasta i gminy Ogrodzieniec, pani Anna Pilarczyk, również apeluje do turystów o przestrzeganie obostrzeń. Apeluję do wszystkich turystów, abyśmy podchodzili do turystyki bardzo bezpiecznie, ponieważ zarazić się możemy bardzo szybko. Noszenie maseczek, ja wiem, że jest trudne i że niewygodnie się w tym chodzi, ale jak już się wybieramy i chcemy spędzić ten czas na łonie natury, patrzmy nie tylko na siebie, patrzmy również na innych ludzi, których możemy zarażać. Patrzmy na tych sprzedawców, na osoby w kasie, które mogą niestety od tej osoby zarażonej przenieść ten wirus. Przy tym informuję, że nasza kasa zamkowa i toalety są ozonowane. Korzystamy właśnie z tego, aby bezpiecznie było na zamku. Zachęcamy turystów do odwiedzania nas, ale tylko i wyłącznie bezpiecznie. Jeżeli nie ma maseczki, raczej prosimy o zostanie w domu.